Dzień dobry Państwu. U mnie będzie troszeczkę mniej śmiesznie, chyba bardziej smutno. No, będzie mi ciężko, Kasiu, zrobić to tak zabawnie, ale, ale no, temat jest troszeczkę poważny. Drodzy państwo, na początek przedstawię się. Nazywam się Kamil Jaczyński. W branży muzycznej pracuję od 15 lat. Od ponad 10 lat mam przyjemność prowadzić wydawnictwo muzyczne. I niestety jest, muszę przyznać Kasi, która mówiła o tym dopisywaniu się do zx dużo racji. Na szczęście my tak nie robimy i mówię to z dumą niekrytą. Natomiast wiem, że wielu znajomych, tak robi, nie jest to fajne i też z tym się muszę zgodzić. Drodzy Państwo, piractwo czy dozwolony użytek? Co mnie skłoniło do zajęcia się tym tematem? Otóż jakiś czas temu podniesiony został temat wprowadzenia opłaty reprograficznej na urządzenia nowe, urządzenia rodem z XXI wieku, smartfony i tablety. W prasie pojawiło się bardzo dużo doniesień pod tytułem, artyści chcą, abyś więcej płacił za sprzęt elektroniczny. No, Trudno było się spodziewać innej reakcji użytkowników niż to, że w komentarzach tam dali upust swoim emocjom. No i dowiedziałem się, że otóż moi znajomi, wszyscy artyści, to złodzieje, nieroby, e, narkomani i alkoholicy. E, I oczywiście po części jest to prawda, natomiast w dużej mierze jednak są to twórcy i to są artyści. To są ludzie, którzy mają zupełnie inną wrażliwość, często pobudzaną w różny sposób. Natomiast no, tworzą coś, co nam e, sprawia przyjemność, czego my słuchamy, oglądamy, obcujemy z tym. Na tym polega obcowanie z kulturą. Że ma nam sprawiać przyjemność. Natomiast no, im nie zawsze sprawia tą przyjemność. Na, na czym, z czego się, że tak powiem, sprowadza ten problem opłaty reprograficznej? Otóż postanowiłem pojeździć troszeczkę po Polsce, dowiedzieć się, jak użytkownicy, jak zwykli ludzie, jak artyści, jak ludzie kultury, dziennikarze traktują ten temat, ale żeby do tego dojść, szybki, szybkie przypomnienie tematu. Drodzy Państwo, ustawa o prawie autorskim, dzisiaj było już trochę prezentacji, ale nikt jej jeszcze nie przypominał, więc ja sobie pozwoliłem przypomnieć w tym slajdzie. Pierwszy, no to jest dozwolony użytek osobisty i to chyba nie pozostawia żadnych wątpliwości. Natomiast drugi jest znacznie ciekawszy punkt. Zakres dozwolonego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrebiństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. I wszystko by się absolutnie zgadzało, wszystko byłoby świetnie, gdybyśmy żyli jakieś 20-30 lat temu, kiedy rzeczywiście moglibyśmy zgrać płytę, Pożyczyć ją mamie, tacie, no może jednemu z kilkunastu, bądź jak ktoś był bardzo towarzyski, kilkudziesięciu swoich znajomych. No ale nie żyjemy 20 czy 30 lat temu. Ponieważ mamy coś takiego jak internet, drodzy Państwo. I teraz no, nie da się ukryć, że w każdym serwisie społecznościowym prowadzimy życie towarzyskie. Mamy tam bardzo wielu znajomych. No i oczywiście prawnicy spierają się, czy to jest krąg naszych bliskich znajomych i czy możemy dzielić się z nimi twórczością w ramach dozwolonego użytku. Jedni powiedzą, że tak, inni powiedzą, że nie. Tym, którzy powiedzą, że nie, można od razu powiedzieć taki piękny argument. Zakładam zamkniętą grupę na Facebooku. Nazywam w tytule, że to jest grupa moich najbliższych znajomych, największych fanów zespołu, tutaj wstawiamy nazwę zespołu i tam dzielimy się wszystkimi jego płytami, no przecież w ramach dozwolonego użytku. Dyskusyjne? A i owszem, no ale takie rzeczy się dzieją. No i proszę Państwa, jakie postawiło to przed nami problemy, które zauważyliśmy, yy, które wiążą się z tym piractwem czy dozwolonym użytkiem? Proszę Państwa, przede wszystkim opłata reprograficzna czy coś innego, to jest pierwszy wątek. Drugi to yy, sztu czy sztuka potrzebuje mecenatu, to już Kasia powiedziała, że coś w tym, coś w tym jednak jest. Co za tym idzie? Jest konieczność dotowania niektórych gałęzi sztuki, no bo umówmy się, że jeżeli sztuka będzie działała na zasadach wolnorynkowych, to niektóre nurty muzyczne, no niestety na przykład muzyka ludowa, nie będą sobie radziły za dobrze, no ale to już, że tak powiem, przyczyny tego pozostawiam do rozgryzienia Państwu. E Proszę Państwa, dalej, organizacje zbiorowego zarządzania, czy rzeczywiście działają w imieniu wszystkich artystów i twórców? No bo ustawowo mają reprezentację wszystkich tych twórców, natomiast beneficjentami są zazwyczaj członkowie tych stowarzyszeń, co oczywiście rodzi pewne wątpliwości. No i proszę Państwa, Piractwo czy Dozwolony Użytek to 13 paneli dyskusyjnych, podczas których przejechałem ponad 7 tysięcy kilometrów, ponad 55 zaproszonych gości i ponad 30 godzin rozmów. Jakie są wnioski z tych rozmów? Proszę Państwa. Przede wszystkim dzielenie się jest naturalne. No nie da się ukryć, ludzie zawsze będą chcieli dzielić się tymi treściami. Tak jak Kasia powiedziała, że można zlikwidować nielegalne źródła, no to ja śmiem stwierdzić, że raczej nie damy rady tego zrobić nigdy, ponieważ jakiekolwiek restrykcje, im większe ograniczenia w internecie, tym większa siła w drugą stronę. No i takie kilka głównych podstawowych postaw i zachowań ludzi, z którymi rozmawialiśmy. Po pierwsze, ściągam, bo mogę. Dokładnie tak jest. Jeżeli coś jest w internecie, to ludzie mają do tego takie podejście. No, widocznie tam jest, to znaczy, że ja mogę pobrać. Do dzisiaj pamiętam rozmowę z moim 50-paroletnim kolegą, który stwierdził z rozbrajającą szczerością: "No ale zaraz, no przecież ja płacę za internet". To, a to tam jest, no to chyba mogę korzystać. No i to oczywiście wzbudziło dalszą rozmowę, bardzo ciekawą. Następne to ściągam pliki i kupuję płyty. W moim środowisku, środowisku hip-hopowym, mamy ten komfort, że nasi fani naprawdę kupują płyty. Jak spojrzeć na wyniki oficjalnej listy sprzedaży, to pozycje hip-hopowe tam mają bardzo wysokie notowania, ponieważ my przez wiele lat działalności wychowaliśmy rzesze odbiorców i to już któreś pokolenie które. No, nie oszukujmy się, ściąga na potęgę yy, i zazwyczaj ich dyski są wypełnione po brzegi wszelkiego rodzaju plikami, natomiast jednocześnie chodzą po płyty, tylko że nie stać ich najnormalniej w świecie, i podejrzewam, że w większości z nas w tej sali nie byłoby stać na kupowanie wszystkich płyt, którymi byśmy byli potencjalnie zainteresowani. No więc ściągają a kupują wybrane. Ściągam, ale wolałbym kupić. No to jest bardzo ciekawe zjawisko, które coraz częściej się pojawia, czyli ludzi, którzy nie mają dostępu do danych tytułów ze względu na ograniczenia e, rynkowe. Po prostu są takie wydawnictwa niszowe, które wychodzą tylko na jakimś rynku, nie są wydawane na cały świat. No i wtedy niestety zostaje im ściągnięcie. Albo nie ściągam i korzystam ze streamingu. No i to jest na szczęście jakieś światełko w tunelu. Tak jak przedmówczyni moja powiedziała, nie niesie ze sobą zbyt dużo pieniędzy to rozwiązanie streamingowe. Ale pamiętajmy o tym, że jest to tylko i wyłącznie pewna alternatywa do nielegalnego wykorzystania. To jest monetyzowanie takiej części, takiego segmentu rynku, gdzie jeżeli nas by nie było w streamingu, to ci ludzie i tak by doszli do tych utworów w inny sposób. No dywersyfikacja sprzedaży jest jedyną szansą. Proszę Państwa, co wynika jeszcze z tych naszych rozwiązań? Rozmów. Przede wszystkim podstawowym wnioskiem to jest brak edukacji kulturalnej od najmłodszych lat. I nie... Y Wzięcie dzieciaków na przedstawienie do teatru, żeby sobie obejrzały siedząc tak jak państwo na publiczności. Tylko dwie godziny wcześniej, za kulisy i pokazać, że wśród tych trzech osób, trzech aktorów, którzy występują na scenie, to za ich plecami jest 25 osób, które pracowały na ten spektakl. Od stolarza przez panie krawcowe, kończąc na inspicjencie na przykład, tak? bo to są wszystko ważne elementy takiego przedstawienia, tylko że zazwyczaj młodzi. Konsumenci kultury, nie dajmy się oszukać, są już młodymi konsumentami kultury, nie mają pojęcia, że tak naprawdę to wymaga tylu, takiej pracy i tylu ludzi. I później się zastanawiają, dlaczego bilet do teatru kosztuje 100 zł, a nie 10. No, ściągnę sobie. Tak, tak zazwyczaj to wygląda. Dalej, brak kompetencji cyfrowych, szczególnie w kontekście praw autorskich. No nie oszukujmy się, ludzie nie chcą rozmawiać na temat praw autorskich. No a co za tym idzie? Małe zaangażowanie środowisk twórczych. I tutaj mam do Państwa pytanie: nie bójcie się podnosić ręce, kto z Państwa jest muzykiem albo twórcą, autorem? No nie jest to przeważająca część sali. W ogóle. Znaczy, to, tak, to to wszyscy, ale sztuki. Tak, to powinni być wszyscy. No właśnie. I teraz do tego dążę. Chodzi o to, że jest małe zaangażowanie środowisk twórczych. Ja mówię głównie o muzyce. Natomiast yy, no, twórcami rzeczywiście w dzisiejszych czasach są wszyscy, yy, szczególnie w mediach społecznościowych. Natomiast jeżeli mówimy stricte o muzykach. A tego dotyczy moja prezentacja, to muzycy nie chcą się zajmować. Uważają, że organizacje zbiorowego zarządzania robią to za nich i ich reprezentują. No, nie zawsze tak jest. No i proszę Państwa, konieczność dostosowania kultury do nowoczesnych technologii. Wielu moich rozmówców zgadzało się z takim wnioskiem, że. Jedyną szansą w dzisiejszych czasach jest takie e, rozwiązania technologiczne, które będą odpowiadały realnym e, działaniom konsumentów. To trochę przewrotne, że to technologia ma się dostosowywać, no ale pamiętajmy o tym, że jeżeli my czegokolwiek będziemy zabraniali w internecie, to ludzie zrobią wszystko, żeby to obejść. No, szczególnie w Polsce. My mamy talent przez wiele lat. E, Starego systemu, i nie mówię o trzeciej Rzeczpospolitej, tylko wcześniejszym, to jednak robi, robiło społeczeństwo dużo, żeby wszystko obejść. No i poniekąd im się to udawało, więc na pewno nowoczesne technologie też będą dla nich takim ciekawym krokiem. Proszę Państwa, co można z tym zrobić? Przede wszystkim. Jak mówiłem, cyfrowa dystrybucja muzyki, dywersyfikacja sprzedaży, pojawianie się wszędzie tam, gdzie nasz użytkownik może chcieć odbierać naszą twórczość. To, że kogoś nie będzie na jakiejś platformie, to nie znaczy, że użytkownik nie będzie go słuchał. Po prostu znajdzie inną platformę, z której pobierze bądź też w jakikolwiek sposób wykorzysta daną treść. Legalnie. Czy nielegalnie? Nie będzie się nad tym zastanawiał. Nikt w tej chwili, proszę Państwa, nie szuka znajomego, który ma jakąś płytę. Chciałbym usłyszeć jakąś płytę, no to co? Napisze na Facebooku z pytaniem, kto ma oryginał, żebym mógł sobie go przegrać? Nikt tego nie zrobi. Proszę Państwa, odpali sobie po prostu jakikolwiek serwis nielegalny albo legalny. I tu właśnie dochodzimy do, dochodzimy do podstawowego problemu. Widzę, że czas mi się kończy, więc będę bardzo, bardzo się streszczał. Proszę Państwa, monetyzacja sentymentu, czyli na każdym etapie twórczości. Artysty powinien myśleć o tym, w jaki sposób będzie można to zmonetyzować. Nie chodzi o to, żeby myśleć tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, jak zarobić na tej twórczości, ale tak rozmawiać ze swoimi odbiorcami, aby ci przez każdą swoją decyzję zakupową mogli takiego artystę wspierać. Produkując wiele przedmiotów, które można sprzedawać, klasyczny merch, koszulki, płyty, znaczki. To robią zarówno artyści muzycy, jak i to robią galerie, instytucje kultury, muzea. No i proszę Państwa, finansowanie społecznościowe, czyli dochodzimy do takiego etapu, Troszeczkę jak w średniowieczu, przewrotnie, że najpierw się tworzyło sztukę, później jak ktoś miał szczęście, to i yy, ta sztuka się spodobała. Taki bard w karczmie, tego nie zabili, dali mu jeść, a na końcu może jeszcze mu zapłacili. Troszeczkę niestety wracamy do tego modelu. Że jeżeli ktoś chce kupić jakąkolwiek sztukę, to musi naprawdę chcieć na nią wydać pieniądze. Nie możemy zmuszać użytkowników do tego, żeby z góry za nią płacili. Tylko zazwyczaj w tej chwili działa to tak, że jeżeli komuś się spodoba dany album, na przykład na YouTubie. I decyduje się go zakupić, to idzie do sklepu i kupuje płytę. I tak właśnie moim zdaniem jest jedyna szansa zarabiania na sztuce w XXI wieku. Oczywiście nie jest to najlepsze zarówno dla mnie, jako dla wydawcy, jak i dla moich artystów, no ale proszę Państwa, żyjemy w XXI wieku i albo się z tym pogodzimy, albo nie. Na zakończenie chciałem tylko udowodnić, że rzeczywiście te panele się odbywały. Tutaj wybór paru zdjęć z tych paneli. Ja sobie takich wniosków nie wymyśliłem. No i co? Ja zachęcam przede wszystkim do rozma rozmawiania. Nie jestem pierwszą osobą, która do tego zachęca. Rozmawiać we własnych Kręgach, w kręgach artystów, w kręgach opiniotwórczych na temat tego, co możemy zrobić y, dla przyszłych pokoleń, tak żeby zarówno artyści byli godziwie wynagradzani, y, ale też żeby społeczeństwo nie było zmuszane do wydawania pieniędzy z góry i za coś, za co wcale nie chce. A trochę opłata reprograficzna jest taką, taką opłatą, która z góry zakłada, że wszyscy kradniemy to po pierwsze, a po drugie zakłada, że musimy płacić y, artystom, a te pieniądze i tak nie do końca do nich trafiają. Dziękuję bardzo.